Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowała, jak administracja publiczna wydaje pieniądze podatników. W 69 jednostkach na premie wydano 419 milionów złotych. NIK co roku sprawdza, w jaki sposób ministerstwa, urzędy oraz agencje podległe rządowi wydają pieniądze. Po raz pierwszy kontrolę nadzorował skonfliktowany z PiS Marian Bonaś. W 2019 roku analiza dotyczyła 69 jednostek. Na nagrody wydano 419 milionów złotych, podaje fakt.pl. Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o zmianę przepisów ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w zakresie nagród w taki sposób, aby z ustawy jednoznacznie wynikało, jakie są zasady przyznawania nagród, które kategorie osób objętych ustawą mają prawo do nagród, kto jest uprawniony do ich przyznawania oraz z jakich środków nagrody te powinny być wypłacane. Czytamy w raporcie. Ustalenia kontroli wskazują, że zmiany przepisów w tym zakresie nie zostały wprowadzone ani zainicjowane. Zauważa NIK w dokumencie. W administracji państwowej staramy się zaszczepić gen oszczędności, mówił kilka tygodni temu premier Morawiecki. No, rząd dał 100% przestojowego górnika, no to chyba zasłużył na nagrodę. Tarcza antykryzysowa w końcu powinna być sprawiedliwa i obejmować wszystkich, prawda? W sumie nie ma nic w tym złego, że ludzie, którzy rządzą, zarabiają dobrze, ale dobrze by było przy okazji, żeby nie udawali, że jest inaczej. Daj znać, co ty sądzisz o zarobkach polityków i koniecznie kliknij w ten film, z którego dowiesz się o kulisach przekrętu naszego prezydenta.